czy naprawdę musimy składać przedsionek na zimę. Ci sąsiedzi tutaj nasi nie złożyli przedsionka. Przedsionek został zniszczony przez wichurę. I wielkie szczęście dla mnie, że ja w tym roku mogę po prostu beztrosko urlopować. Utrzymywanie porządku w przyczepie wymaga pewnej dyscypliny. Te drzewa wokół Lakefield i Topfield są poddawane inspekcjom regularnie. Mieszkam w przyczepie, pracuję na kempingu i podróżuję. Dla wielu to brzmi bardzo fajnie, ale mnóstwo osób od zawsze pyta mnie: okej, ale jak radzisz sobie zimą? Właśnie o tym będzie ten odcinek. Witam Was serdecznie, mam na imię Kasia. Właśnie wróciliśmy z wypadu do Walii, z naszego małego urlopu. Jesteśmy na kempingu w Mill Park i chcę Wam dzisiaj pokazać, co się zmieniło pod naszą nieobecność i jakie są skutki burzy, która przeszła nad Wielką Brytanią ostatnimi czasy. Zapraszam Was serdecznie. Mimo zimnej pogody, wiecznej, przybijcie ze mną łapkę w górę i zostańcie ze mną do końca odcinka, bo na koniec przeniesiemy się do przyczepy i powiem Wam, jaki jest mój sekret funkcjonowania na tak małej przestrzeni zimą z mężem i dużym psem. Zapraszam serdecznie. Wróciliśmy do domu kilka dni temu, bo tak, przyczepa jest naszym domem. Dom nie musi być domem. Okazuje się, że przyczepa świetnie sprawdza się jako dom. I jeszcze pod naszą nieobecność dowiedzieliśmy się, że nasza skrzynia nie przeżyła ostatniego sztormu. I nasza szefowa tak oto ją zabezpieczyła dla nas, ponieważ odleciały drzwi. Nie daliśmy żadnego pasa zabezpieczającego na naszą skrzynię i niestety straciliśmy drzwi. Ale musicie przyznać, że nasza szefusia się świetnie sprawiła, bo w międzyczasie był kolejny sztorm, a jej konstrukcja tutaj przetrwała. Jeszcze nie mieliśmy odwagi tego odpakować i ocenić prawdziwych skutków zniszczeń. Mam nadzieję, że uda się skrzynię uratować, bo skrzynia jest dosyć droga, a dużo rzeczy tam możemy zmieścić, mebli ogrodowych i tak dalej. No zobaczymy, jak się trochę pogoda poprawi, to odpakujemy i zobaczymy, co się da zrobić, czy skrzynia jest do uratowania. Kiedy byliśmy w Walii, nad Wielką Brytanią przeszedł ogromny sztorm, bardzo silny i gwałtowny. Wiele tysięcy rodzin zostało bez prądu i to na 9 dni, szczególnie na północy Anglii i w Szkocji. To było po prostu straszne. Na szczęście nasza przyczepa nie ucierpiała, ale nasi sąsiedzi nie mieli tyle szczęścia, co my. Kilka osób pytało nas pod filmem o składaniu przedsionka, czy naprawdę musimy składać przedsionek na zimę. Ci sąsiedzi tutaj nasi nie złożyli przedsionka. Przedsionek został zniszczony przez wichurę i rurki uszkodziły przyczepę. Tu, gdzie są te czarne taśmy, są dziury. Przyczepa mocno straciła na wartości. Takie jest ryzyko pozostawiania przedsionka na zimę. Osobiście nie radzę zostawiania przedsionka na zimę, szczególnie jeżeli to jest pełen przedsionek na całą przyczepę. Aczkolwiek nasi sąsiedzi tutaj mają przedsionek Izabela, który jest całoroczny, który jest ponoć zaprojektowany na to, żeby nawet przetrwał śnieg. I dali tutaj sobie pas zabezpieczający. Są w innym miejscu niż tamci, są tutaj trochę bardziej osłonięci. Jednak ten przedsionek Izabela Winzel ma się bardzo dobrze. A wichura była znaczna i zaraz Wam pokażę jej skutki. No świetnie wygląda. Kurczę, ładnie się trzyma, ale jak widzicie, on jest malutki. Malutki, czyli jak już chcecie mieć jakiś przedsionek na zimę, to mały i najlepiej dedykowany na ekstremalne warunki atmosferyczne. No bardzo się chwalili tym przedsionkiem i cieszę się, że przedsionek nadal stoi. Także Izabela dała radę, Izabela przetrzymała sztorm. I zaraz zobaczycie, jakiej skali to była burza. I właściwie nie ma sensu porządkować tego teraz, ponieważ nadal wieją silne wiatry i prawdopodobnie do końca zimy jeszcze będziemy mieli kilka takich sztormów. Więc będzie tego jeszcze więcej. Jednak największy dramat rozegrał się tam, nad naszym wodospadem. Tylko w tym miejscu straciliśmy 6 starych, dużych drzew. I ci z Was, którzy widzieli filmy z lata, kojarzą ławeczkę tutaj z widokiem na wodospad. Zobaczcie. Jeszcze kilka miesięcy temu tam Michał z rodziną miał rozbity namiot i zrobiłam z nimi film o tym, jak się zorganizować pod namiot z dziećmi. Jego dzieci tutaj biegały. Michał, zobacz. Tu bawiły się Twoje dziewczyny w strumieniu. Jeszcze niedawno. Absolutnie nie ma dojścia do strumienia. Zobaczcie, ile tego leży. I wyobraźcie sobie, ile tu pracy teraz przed nami, żeby to wszystko oczyścić.
a tam niewzruszenie płynie nasz wodospad. Powiem wam, że aż łzy mi nachodzą do oczu, bo to jest po prostu scena klęski żywiołowej. Jak pomyślicie, ile lat te drzewa tutaj stały, ile ptaków miało w nich siedzibę. Wszystko leży, wszystko zniszczone, wszystko martwe. I zanim moi rodzice dostaną zawału, bo pewnie wyobrażają sobie, że przecież takie drzewa mogły też zwalić się na moją przyczepę, nie martwcie się, tutaj jesteśmy na polu bottom field, na polu używanym sezonowo. Nie ma tutaj zimą nikogo, nie ma żadnych przyczep, nie ma kamperów, tym bardziej nie ma namiotów. I dlatego te drzewa już były pozostawione samym sobie. Na Lakefield, tam gdzie my mieszkamy, w związku z tym, że jest tam dużo przyczep i to całym rokiem, te drzewa wokół Lakefield i Topfield są poddawane inspekcjom regularnie i w czasie zimy, w czasie jesieni te starsze, suche drzewa, słabsze drzewa są po prostu wycinane. Tutaj mieliśmy jeszcze taki dziki zakątek, także nie martwcie się o nas, jesteśmy bezpieczni. Chyba. Jednak największe zniszczenia mamy od strony drogi. Zobaczcie, tam jest takie drzewo pogruchotane i jest jeszcze większe, które po prostu się poddało ostatniej wichurze. Jak widzicie, tak jak mówiłam, na kempingu praca nie ustaje nawet zimą. Tam w oddali młodzież pracuje. Mamy z Markiem szczęście, że pojawili się nowi, młodsi pracownicy, którzy chcą tutaj pracować zimą, to my możemy sobie beztrosko i spokojnie ruszać na urlop. Tutaj chyba największe drzewo. Wydaje mi się, że to jest po prostu część tego drzewa, bo nie widać nigdzie innych korzeni. Część jeszcze została. A to już jest praktycznie po tym drzewie, bo będzie wnikać deszcz i wilgoć i zacznie gnić. Resztę chyba też trzeba będzie wyciąć. Tu musiała być droga zablokowana, dopóki tego nie uprzątnięto. Stanę obok, żebyście widzieli, jak jest duże. Już wcześniej zrobiliśmy zdjęcie na Instagram. Straszne, co? Zobaczcie. Zobaczcie, jaki wielki pień. Ile lat będzie musiało rosnąć kolejne, żeby takie rozmiary osiągnąć. Zrobiło się dosyć płaczliwie, jednak zapewniam was, że wokół Mill Park mamy nadal mnóstwo drzew. Ponadto na terenie kempingu sami sadzimy nowe drzewa. I na pewno optymizmem napawa rządowy program, który uruchomiono ostatnio w Walii, a polega on na tym, że każda rodzina w Walii dostanie drzewo, które będzie mogła posadzić. I myślę, że takie programy powinny działać na całym świecie. Tymczasem wracamy do Mill Park, idziemy na Topfield, bo na Topfield wielka budowa, wielkie wykopki i wielkie inwestycje, żeby naszym klientom w przyszłym roku było jeszcze bardziej komfortowo. Miejscówki z serwisem nadchodzą. To już ostatnie pole, jakie tutaj było do rozkopania, a to znaczy, że na przyszły sezon już wszystkie miejscówki w Mill Park będą miały pełen serwis, czyli własną skrzynkę z prądem, świeżą wodę i odpływ ścieków. A tak to wygląda w trakcie budowy. To już mogliście widzieć w poprzednim filmie, jak wygląda rozbudowa kempingu. Tu jeszcze trochę roboty, ale wszystko już położone, rowy zasypane. Tutaj na środku jeszcze trwa budowa. Jak widzicie, napotkano też przeszkody, stare korzenie drzew, stare pnie, które trzeba wykopać. Ojejku, jak ja się tutaj mieściłam? A płytko dosyć, dosyć płytko tutaj. Tak to wygląda. Tak się buduje biznes, moi drodzy. I wielkie szczęście dla mnie, że ja w tym roku mogę po prostu beztrosko urlopować, a nie pracować w takich warunkach. Szczęście? No cóż. Zapracowałam sobie na to, pracując tutaj przez resztę roku. Żyjąc oszczędnie. Dzięki temu nie muszę pracować przez cały rok. Zimą mogę mieć urlop. Udało nam się nakręcić sceny na zewnątrz, nie zmoknąć. To teraz czas najwyższy, żeby wracać do przyczepy. Rozgrzejemy się i opowiem wam w przyczepie, jak sobie radzimy teraz na co dzień w takich warunkach. Jak jest nasz sekret, żeby w tej przyczepie się nie pozabijać i żeby nam się po prostu przyjemnie żyło. Kiedy wróciłam do przyczepy, oboje stwierdziliśmy z Markiem, że już najwyższy czas na obiad. Później jeszcze raz wyszłam z psem i tak to oto zeszło kilka godzin na przygotowaniach i na prozaicznych domowych sprawach. Zobaczcie, już ciemno się robi za oknem, a ja wracam do tematu, jak przeżyć w przyczepie we troje z dużym psem.
I jak widzicie, jedyną odpowiedzią jest porządek i utrzymywanie porządku. Nie pierwszy raz mówię o konieczności utrzymania porządku i o tym, że nawet najfajniejszą wyprawę, najlepszą parę i najlepsze przygody może rozwalić po prostu bałagan, kiedy mieszkasz w kamperze, w wanie lub w przyczepie, kiedy mieszkasz na tak małej przestrzeni z kimś jeszcze, kiedy musicie się po prostu dogadać i zgrać na małej przestrzeni. Porządek to jest jedyna metoda, żeby jakoś przetrwać i się nawzajem nie pozabijać. Na szczęście utrzymanie porządku nie wymaga żadnego specjalistycznego sprzętu, wiele pieniędzy ani wybitnej inteligencji, jednak wymaga to pewnej dyscypliny. I jak my sobie radzimy, jak utrzymujemy porządek w przyczepie? Absolutnie każda rzecz, jaką posiadamy, ma swoje stałe miejsce. I porządek jest wtedy, kiedy wszystko jest na swoim miejscu. Można to podsumować tak. Miejsce na wszystko i wszystko na miejscu. Jak się domyślacie, tego miejsca w przyczepie nie jest za dużo. Miejsca są ograniczone, liczba miejsc ograniczona. A to znaczy, że tym samym musimy mocno ograniczać i kontrolować liczbę naszych rzeczy. Ponadto te rzeczy zmieniają się, bo inne rzeczy są nam potrzebne latem, inne zimą. Teraz nie mamy przedsionka, jest to zimowa pora, więc rzeczy zimowe, kurtki, buty, to nam tutaj zajmuje dużo miejsca. Właściwie nie ma sensu tej kurtki tutaj chować do szafy, ponieważ ona jest w ciągłym użyciu. I to jest dobre miejsce dla mojej kurtki i dla kurtki Diesla nad grzejnikiem. Są ciepłe, w razie potrzeby te kurtki nam tutaj schną. Także tak to wygląda. Martka, kurtka jest tutaj przy drzwiach, kurtka i bluza. Moja już by się tutaj nie zmieściła. Trochę nam zawadza tutaj ta bluza, ale już nie robią o to żadnych tutaj konfliktów ani problemów, ponieważ Marek po prostu lubi to tutaj trzymać, pasuje mu tutaj, więc niech tak będzie. Mój kubek najczęściej stoi tutaj w ekspresie, ale kiedy go używam, kiedy mam ochotę posiedzieć sobie z herbatą na kanapie, siadam tutaj w różku, bo resztę kanapy zajmuje z reguły Diesel. Siadam tutaj i tutaj odkładam moją herbatę. I tutaj w tym miejscu mam podkładkę z Aberdeen. Pozdrawiam Macieja i Michała, którzy mi ją sprezentowali. Także wszystko na swoim miejscu. Przy drzwiach psie przysmaki oraz latarka na spacery po zmroku. W łazience wisi tutaj worek na pranie i kiedy ten worek robi się duży, tak jak teraz, to oznacza, że już jest za ciężki, żeby tutaj wisiał. Trzeba go położyć na podłodze, a to oznacza, że już czas najwyższy zrobić pranie, jeżeli ten worek jest pełen i robi się ciężki. Podobnie z workiem na śmieci, który mieszka u nas od zawsze w łazience na takim haczyku. Jeżeli jest pełen i zaczyna nam tutaj przeszkadzać przy wchodzeniu i wychodzeniu z łazienki, to sygnał, że trzeba śmieci wynieść. Jak już mówiłam w filmie o remoncie łazienki, dzięki naszemu ogrzewaniu w łazience łazienka nie musi być cały czas otwarta. Mogę ją zamknąć, co jeszcze lepiej wpływa na komfort życia w przyczepie, bo nie mamy łazienki i toalety w środku przyczepy, jest to wszystko fajnie zasłonięte. Nawet zimową porą w przyczepie żyjemy sobie bardzo komfortowo dzięki ogrzewaniu. Ciepło w przyczepie czy w kamperze zimą to jest po prostu minimum socjalne. Musi być tutaj ciepło. Także reasumując, utrzymywanie porządku, ciepło, i trzeci aspekt to jest oświetlenie. Zobaczcie, jest godzina 16:30, a na zewnątrz już mrok, już jest ciemno, dlatego właśnie zamontowaliśmy sobie w przyczepie dodatkowe oświetlenie, żeby na takie długie zimowe i jesienne wieczory nie było nam tutaj po prostu depresyjnie i żebyśmy się tutaj nie zagryźli z braku światła. Życie w przyczepie jesienią i zimą na pewno ma więcej wyzwań i jest o wiele trudniejsze niż latem i wiosną. I takim wyzwaniem i utrudnieniem jest też brak kontaktów z ludźmi, ponieważ o ile latem kemping jest otwarty, przyjeżdżają do nas różne osoby, tutaj jest fajnie, jest jakieś życie towarzyskie i po prostu coś się dzieje, to zimą jesteśmy skazani na siebie i musimy aktywnie poszukiwać towarzystwa. Nie łudźcie się, nikt nie przyjedzie do Mill Park zimą. Przypominam, że w tym roku zimą nie pracujemy, mamy kilkumiesięczny urlop. To z jednej strony jest super, ale zanim wykrzykniecie, wow, super, też bym tak chciała, no wyobraźcie sobie, że przez 3 miesiące właściwie nie masz żadnej zewnętrznej motywacji, żeby wstać z łóżka. Poza tym, że musisz wyprowadzić psa. No i łatwo popaść w taki niebyt, nieład i nieważkość. Łatwo stracić formę fizyczną, bardzo łatwo siedzieć po prostu w tej przyczepie przez cały dzień, objadać się słodyczami, no i też pić alkohol. Ja zupełnie nie wiem, skąd u osób, które prawie nie piją, taki wybór alkoholu.
I oczywiście wszystko dla ludzi, wszystko z umiarem, no ale nie oszukujmy się. Jeżeli jest godzina 16:30, jest już ciemno, na zewnątrz jest zimno, nie da się wyjść, nie da się nic porobić na zewnątrz, to naprawdę, kiedy jesteś w przyczepie, co tu można robić w tej przyczepie? Można oglądać telewizję, można czytać, można jeść i pić. Ale ten repertuar tych czynności w przyczepie naprawdę nie jest jakiś zjawiskowy. I dlatego właśnie, chcąc nie chcąc, musimy wyjechać na zimę, żeby zmienić otoczenie, dostarczyć sobie jakiejś stymulacji intelektualnej, przeżyć nowe przygody, zrobić dla Was vlogi, przede wszystkim przeżyć fajnie ten czas, a nie hibernować i dołować się w przyczepie i popijać, i podjadać, i generalnie staczać się, jeżeli chodzi o zdrowie i kondycję fizyczną. Także navigare necessitas est, żeglowanie jest koniecznością, podróżowanie jest koniecznością, także nie będę już tutaj zamulać w tej mojej przyczepie. Kończę, bo też muszę się zacząć przygotowywać do następnego wyjazdu i też te przygotowania na pewno dla Was filmuję. Także dziękuję bardzo. Tyle jeżeli chodzi o moje patenty w przyczepie. Czy Wy byście chcieli uprawiać taki styl życia sezonowy? Czy wyobrażacie sobie mieszkanie na tak małej przestrzeni zimą i jesienią, kiedy właściwie ta przestrzeń to wszystko, co masz? Co Wy byście robili w tej przyczepie? A może repertuar Waszych rozrywek przyczepowych jest o wiele większy niż mój? Piszcie w komentarzu. Jak zawsze dziękuję Wam za towarzystwo w tym filmie i w innych. Dziękuję za każdy komentarz. Odpowiadam na te najciekawsze. I zapraszam Was do śledzenia mnie i mojej rodziny na Instagramie i Facebooku. Wszędzie znajdziecie nas pod hasłem Kazik TV. Do następnego razu. Cześć! Nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału.